Bohaterem naszego dzisiejszego seansu jest amant dojrzały, to znaczy stateczny, ustabilizowany, odpowiedzialny, opiekuńczy itd., itd. Jednocześnie zaś mężczyzna wrażliwy, o myślach śmiały i sercu gorący. Dosyć tego. Każdy żart ma swoje granice. To nieładnie zabierać artyście czas i zdzierać nerwy przed koncertem. Taki, o jakim marzyły, a może jeszcze i marzą, nie podlotki, lecz dziewczyny młode i nieco starsze kobiety. Te poważniej myślące, czujące lub też mające już za sobą tak zwane przykre doświadczenia życiowe. Takim mężczyzną, amantem, był w naszych dawnych filmach Franciszek Brodniewicz. Urodził się w 1892 roku w miejscowości Kwilcz, koło Poznania. Jego ojciec był krawcem. O pierwszym okresie życia Franciszka nie za wiele wiadomo. Tyle, że absolwował jedno z poznańskich gimnazjów i w 1912 roku wystąpił po raz pierwszy na scenie Poznańskiego Teatru Polskiego. Maj tego roku będzie obfitował wydarzenia kulturalne związane ze słynnym aktorem. Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji zaprezentuje wystawę pod tytułem Amanci Polskiego Kina Franciszek Brodniewicz, wypożyczoną z Muzeum Kinematografii w Łodzi. Wystawa ta przypomni postać i dokonania czołowego amanta polskiego kina przedwojennego, który zagrał w 19 filmach. Premiera wystawy w Kwilczu zaplanowana jest na dzień 5 maja z okazji Dnia Kultury, Oświaty, Książki i Prasy. W planach Centrum Kultury są również projekcje filmów, w których zagrał Franciszek Brodniewicz.